lie machine. A touch of absurdity there. Nice. Is this some kind of joke? Good things can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. Find your gun. Disco Elysium. The final cut. Siemanko, ja jestem Geeks, a to jest kolejny odcinek z gry Disco Elysium. W poprzednim odcinku udało nam się w końcu wykonać zadanie z karaoke, no i zdobyłem też pierwszy fragment pancerza, czyli rękawice, które mi dała taka dziewczynka w tej wiosce rybackiej. No i teraz gadam z bodajże jej mamą, panią Lilian. Także wróćmy do tej rozmowy. Hi, officer. Lilian, wybieraczka sieci. Kobieta w płaszczu przeciwdeszczowym stoi na nabrzeżu, przeglądając się wywróconej dnem do góry łodzi. Przy jej biodrze wisi miecz w pochwie. Anything I can help you with? Dobra. To zależy. Gdzie właściwie jesteśmy? A fishing village on the seashore. This place doesn't really have a name. It's sometimes called Illisible. Illisible? Czemu? The sign on the street leading here is illegible. Has been since they built this place. Wyjaśnia, a wiatr podzwania jej kolczykami. Mam pytania. Pierwsze, jak ma pani na imię? The name is Lilian. People call me Netpicker. I think I have time for questions. And that was actually the second one. Mm-hmm. Indeed, you're always confused as to your whereabouts. Ask her about the cool sword. Helps to break the ice. No właśnie, co to za miecz? Dobrze, to może po kolei. Szukam kogoś. Może będzie mi pani w stanie pomóc? Let's see. Who are you looking for? W sumie to kilku osób rzeczywiście. Szukam zaginionych kryptozoologów. I don't think I know what these are. Care to elaborate? No i teraz mogę w sumie wyrazić swoje zdanie na ten temat. Mogę powiedzieć, ludzie szukający wyimaginowanych zwierząt, albo ludzie szukający trudnych do znalezienia zwierząt, lub ludzie szukający zwierząt, w których istnienie nie wierzą naukowcy głównego nurtu. Dobra, wybieram ostatnią opcję. Aha, like snowmen. Bałwanów? O tych nic nie słyszałem. Two old guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. Zaraz, takich tam? Right, not only snowmen, also green men, monkey men, burning rhinos. Jezu. You get the picture. Oh, you're getting it. And it is gorgeous. Gdzie się udali? I don't really know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were heading. Who else are you looking for besides snowmen? Okej, czyli to rzeczywiście mogli być ci kryptozoolodzy. A ciekawe, jak wybiorę inną opcję. I don't powiem, think I know ludzie what szukający are. Wyimaginowanych zwierząt. Aha, like aha, snow, two old guys have been wandering around. I don't really know. Dobra, poszli na północ. I guess. I mean, that's where they were heading. Who else are you looking for besides snowmen? Szukam męża z klasy robotniczej. Yeah, I'm not really looking for that anymore. Not much into the middle class ones either. Could do with some landed gentry, but apparently they don't make those anymore. To nie dla mnie ten mąż. Szukam go w imieniu jego żony. Wish I could help you with that, but I haven't seen your working class husband. Maybe I can help you find someone else. She seems genuinely sorry for not being able to help you. O, to ciekawa informacja. To już wszystko, nie szukam na razie nikogo innego. Well, how can I assist you then, officer? Aha.
Idiota w spirali katastrof. Ten tam potrzebuje swojej kurtki. Działa ją pani? Remarkable. That one already lost everything else and now his jacket too. It's a good thing too that he has an actual police officer looking for it. Good old doom spiral, upper management to the core. O kurde. Patrzcie, jaka opcja. Nikt nie będzie robił w konia Kondrada Kurtkiewicza. Znajdę ją i zatrzymam dla siebie. Zbieram dowody, żeby móc oskarżyć go o kradzież. Albo nie wiem tak naprawdę, czemu robię różne rzeczy. Po prostu mi się przytrafiają. Powiem to ostatnie. Albo mogę jeszcze powiedzieć, próbuję po prostu pomóc nieznajomemu w potrzebie. Dobra, to wybiorę. How sweet of you. It really is. I check around the abandoned fish market on the boardwalk. Drunks are inexplicably drawn to markets. Might be why they have such trouble staying in business. Okay, zajrzę. If one of them lost something, that's as good a place to start looking as any. Okej. Okay. Czym się pani tutaj zajmuje? Czekajcie, jeszcze się zastanawiam. No tutaj jest sporo rzutów na empatię. Właśnie, założę sobie jakieś rzeczy, które mi tą empatię podbiją troszeczkę. Ten notatnik daje władczość i przekonywanie. Okej. Okay. Czego mam teraz skandalicznie mało władczości? Mam dwa. Kurde, muszę to podbić. A empatii mam aż szóstkę teraz, więc spoko. Dobra. Bardzo mało władczości. Dobra, to sobie... A wewnętrzne imperium? 4. Dobra, czy ja muszę być władczy wobec niej? Nie sądzę. Dobra. Zobaczymy, do czego doprowadzi ta rozmowa. Nie ma co wróżyć. Nie wiem, jakie pojawią się rzuty i czy w ogóle się jakieś pojawią. The sea is gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Pojawiła się nowa opcja. Tak swoją drogą, to ten powóz motorowy w morzu jest mój. Wskaż zatopiony pojazd. To chyba nie ma co się... czym się chwalić na razie. Dobra, czym się pani tutaj zajmuje? Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. To wystarczy, żeby się utrzymać? Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. Patrzcie, mogę się zabawić w romantyka. Spacer po plaży, brzmi to romantycznie. Albo... Ciekawe, i co pani dotąd znalazła? Wood, pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Human, animal, fish, other odd sea creatures. A mine washed ashore once. Kurde, ludzkie zwłoki, miny. Bottles, drugs also. Lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. All right. Major choice moment. You only get to ask one thing. It would be weird to say them all. Choose wisely. No dobra. Mines, mines. You need mines. No dobra. Ciało jako narzędzie chce min. O, mogę zapytać o ludzkie zwłoki, o narkotyki. Narkotyków już mam dużo. Albo o miny, faktycznie. Albo mogę powiedzieć, to chyba złe miejsce. Czemu pani nie odejdzie? To powiem. Nie sądzę, że dostanę minę. Kurde, to mnie interesuje. Dobra, minę? Morowi przydałaby się mina. Gdzie ona jest? Well, the RCM has to wait for another one, because some army folks came by, took it in the middle of the bay and blew it up. The blast was surprisingly timid for such a huge spiky thing. Spiky? Must have been a naval contact mine. Tak myślałem, że nic to nie da. Dobrze. Ładna broń. Wskaż mieczu jej pasa. Wiąże się z nim jakaś historia? Unfortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of a story. It's to intimidate folks mostly. Rzeczywiście jest imponujący.
kiwnij głową. It's a regular mass-produced sword, like a shovel or an axe. Nothing fancy, just for intimidation. A po co to zastraszanie? From time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson in manners from time to time. Czemu więcej kobiet się nie zbroi, skoro to takie skuteczne? What makes you think we haven't? The truth is that almost everyone in this life is scared and tired and stupid and too dull for that. That goes for men too. But they put on an act for us. Pretend like everything's good and living in shit doesn't bother them. Like anyone falls for that. Mądrze mówisz. That does not go for real men. It does not go for you. Show her. Show her the wonder. Show her the wonder. Śmiesznie. Coach means the expression. Co? Trener ma na myśli moją minę? Nie wiem, czy chcę ją pokazywać. Mogę krzyknąć, proszę spojrzeć, wskaż malującą się na twojej twarzy minę. Albo jestem prawdziwym mężczyzną, proszę mi wierzyć. Albo to prawda, większość ludzi, których spotkałem, się boi. To powiem to ostatnie. I. No one wants to talk about how frightened they are. But only frightened people are really dangerous. And plenty of them are dangerous. She's not afraid, however. Does that make her not dangerous? Ale mogę wypróbować też inne opcje. What makes you think that goes? That does. Coach means. Powiem, jestem prawdziwym mężczyzną, proszę mi wierzyć. Oh? Believe me, everyone here is a proper man. Must be something about poverty that makes all the men real. Czy ona nie lubi takich kozaków? Dobra, czy mogę pożyczyć ten miecz? No, I'm afraid not. Tempting to confiscate the blade I used to keep these animals in check. You would put me in an early grave. Is she flirting with you? A little? You think she might be. Oh. Flirtuje z Harrym. Ciekawe. Dobra, jeszcze chcę jej pokazać tę minę. That goes. That does. Coach means. Proszę spojrzeć. The Co? Chyba ją rozbawiłem. Wasze spojrzenia spotykają się i kobieta nagle wybucha śmiechem, zachrypłym, jakby od dawna się nie śmiała. Podoba się pani? Sure. It looks as if you could face down any horror in the world with that same unchanging grin. It's like a shield. The traces of her laughter are still there. In her eyes, fading fast. Rozbawiłem ją, to chyba dobrze. Dobra, gdzie są teraz wszyscy ci mężczyźni? Some went to patch their wounds, their lesson learned. Others were more thick-headed. And one of them, I ended up marrying. Zaraz, ale czemu, skoro są zakutymi łbami? Guess I enjoyed the way he bled. Jej wyraz twarzy nie zmienia się. Trudno powiedzieć, czy żartuje. If it is, then why the melancholy? Gdzie jest teraz pani mąż? Gone. The harbor seawall endures the wash of the freezing waves. Many things wash up against it and onto the beaches of Rivershore. Some inanimate, some just no longer alive. You shudder. Dokąd? To the waves. The sea took him. It was a long time ago. Och, zamilknij. Poczekaj, aż zacznie mówić dalej. He didn't respect the sea. Went out there, drunk like a skunk, and sure enough, one day, the boat was found floating empty. The bloated corpse turned up 2 weeks later. Now, before you tell me how sorry you are for my loss, know that it was 4 years ago, and I've moved on. There's only so much mourning you can do for a drunk with sinewy muscles. She really liked those muscles, though. It's in the way she pronounces sinewy. Lubi mięśnie, tak?
Co teraz mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tak, śmierć jest niczym. Sramna śmierć, nie chujowa. Cóż tu powiedzieć? Trzeba było rzucić się za nim w falę. Czas naprawdę jest najlepszym lekarstwem na smutek, co? Może to powiem. Us working folk don't have the luxury to be bedsick with melancholy. I buried him, mourned for an appropriate amount of time and went on. Life didn't really change that much for me and the kids. Zerka na wieś, gdzie dwoje małych dzieci bawi się kamieniami. No tak, bo te bliźniaki też są jej dziećmi. This is neither a touchy nor a very interesting topic for her. Mm-hmm. She looks like she's ready to go on a date with another, better, drunk. Ask her. Both of you could need some action. Mogę ją zaprosić na randkę? Okej. Okay. Mam rzut na przekonywanie. Musi pójść na randkę z innym pijakiem i to pilnie, ale mam tak, minus 1 do rzutu, z kimem obok jest trochę niezręcznie i minus 6, nie znasz jeszcze dobrego miejsca. W nawiasie zbadaj wybrzeże. Okej. Okay. Czyli jest opcja randkowania w tej grze? Aye, the sea is gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Dobra, teraz muszę uważać, żeby podczas rozmowy nie spowodować tego, że dostanę jeszcze jakieś minusy. Że muszę z nią flirtować ostrożnie. Albo wczytać zapis. To nie jest jak w życiu, nie? Dobra. Tak swoją drogą, to ten powóz motorowy w morzu jest mój. Wskaż zatopiony pojazd. Oh. That's good to know, I guess. Why is it in the sea? Mogę powiedzieć, to instalacja artystyczna. Obliż wargi. Praca koncepcyjna. Albo nie czułem go za dobrze. Albo że to był wypadek. Albo że się spiłem i wjechałem z nim do morza. Nim do morza, przepraszam. Albo zostało już wszczęte oficjalne śledztwo przeze mnie w celu ustalenia odpowiedzi na to pytanie, proszę pani. Dobra, mogę trochę sobie poświrować. Ciekawe, co powie. Jak powiem, wygląda na to, że się spiłem i wyjechałem i wjechałem nim do morza. This calls for a funeral, if you ask me. O. Proponuje pani, żebyśmy uhonorowali pozostałości mojego dawnego powozu motorowego? Aye. Feels deserved, don't you think? Falling in the line of duty like that and all. Podoba mi się, jak ona mówi, myśli. Co za dziwna myśl. Może faktycznie powinienem? Why odd? Our things are a part of our life world. They're made with our human sweat and they share human history. We should care about them as we care about humans. To some extent, at least. Life world? Someone's been reading up on last century Gottwaldian philosophers. Play it cool now. Rozegraj to na spokojnie. Mogę powiedzieć, ja się nie przywiązuję, a już na pewno nie do rzeczy. Albo dobrze, tak zrobię, ale zorganizowanie pogrzebu wymaga wiele czasu i wysiłku, nieprawdaż? Powiem, ja się nie przywiązuję, a już na pewno nie do rzeczy. If you say so. She didn't appreciate your cold rationality. Ajajaj. Powiedziałeś, i zobaczcie, mam minus, powiedziałeś, że się nie przywiązujesz. Kurde, tak myślałem. Demet, zachciało mi się zgrywać niedostępnego. To jeszcze raz lecimy z tym dialogiem. Aj, the sea's gonna calm down. Oh, that's good to know, I guess. Why is it in the sea? A jak powiem, że to był wypadek, przykro mi? This calls for a funeral, if you ask me. Okej. Aj. Feels deserved, don't you think? Falling in the line of... Why odd? Life world. Dobra, wybieram opcję drugą. Dobrze, tak zrobię, ale zorganizowanie pogrzebu wymaga wiele czasu i wysiłku, nieprawdaż? Oh yeah. You won't even be able to get it out of the water before early June. And where are you gonna bury it? Who to invite? What music to play at the wake? Widać, że ma niezły ubaw z tego. Take it from someone who's been through a few funerals.
It's easiest to just leave them there and let nature take care of it. That's all we have time for right now anyway. Come back here in June and see how you feel about it then. It's not like it's going anywhere. W sumie racja. Ciekawe w ogóle, jaki mamy miesiąc w tej grze. Szkoda, że nie zajmujemy się takimi frywolnymi sprawami częściej, takimi jak ożywienie zgubionej strefy handlowej albo... Yes, that is a pity. But for now, let's focus on the things we do get to do. Like the murder investigation, for example. Okej. You like the Capri funeral idea? Spodobał mi się ten pomysł. Dobra, nie mam minusów. Szybki zapisik. Aye, the sea is gonna calm down soon. I can feel it. Więc rozumiem, że to pani łódka. Wskaż odwróconą do góry dnem łódkę. Sure is. The sun, I call her. Coated with a fresh layer of tar just yesterday. It'll take some time for it to dry, assuming the sunny days continue. Oh? Dobra. Well, how can I assist you then? Cóż, na razie nie mogę jej zaprosić na randkę. Jest 20:46, jeszcze 14 minut. Niezacumowana łódź unosi się swobodnie na wodzie. A co tutaj mamy? O, jakaś myśl. Deski skrzypią pod twoim ciężarem. A tutaj? Drabina wiedzie ku pływającej wśród wodorostów ławicy ryb. Okej. Dobra, jeszcze 14 minut do zabicia. A potem można iść do balkonowego palacza. Co pani tutaj powie ciekawego? Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Słyszała może pani coś o zaginionej kurtce? What do you want with a lost jacket? That's an excellent question, man. Ten jaki wkurzony. Jeden z pijaków ją zgubił i zgodziłem się jej poszukać. He probably pawned it for booze and then forgot about it. You know how drunk men are. Are you getting a reward for it at least? Skłam, tak. Good for you. Can't expect to receive help if you're not helpful in return. A fine arrangement that. Anyhow, you might ask Lillian if she's seen anything lately. That girl's got a way of attracting lost and broken things. Dobra, już się pytałem. Okej, no to... A te dzieciaki może coś wiedzą. Dzieciaki, wiecie coś? Halo. The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches him do it. Wy musicie być bliźniakami Lillian. This one doesn't say anything. Kicking the concrete with his worn-out sneaker. Mam. Wyjaśnia drugi chłopak z odwieszonym językiem. Już to powiedziałem. The stone kicker laughs suddenly. His head is too large for his shoulders. Jak to u dzieci, nie? The other one laughs as well. The stone kicking isn't even of very high caliber. Anyone can do that. Mogę powiedzieć, dzieci są głupie. Nie chcę tego powiedzieć. Mała Lily to wasza siostra? Z każdą? Yes. Tak? Yes. I tyle? Tak lakonicznie? It doesn't look like he knows what that means. Ciekawe, co się stanie, jak powiem, że dzieci są głupie. The scruffy-haired little boy kicks a stone. Dzieci są głupie. Śmieje się rozczochrany chłopak, jakby się z tobą zgadzał. Uroczy. You're stupid. Oznajmia, był drugi chłopak bardzo poważnym tonem. No dobra, to może policjant spyta was teraz o coś innego? Okej. Stwierdza rozczochrany chłopak, przyglądając ci się z przymrożonymi oczami. Pa, dzieciaki, trzymajcie się. Śmieszne szkraby. Dobra, co by to jeszcze zrobić przez te 7 minut? Myślę, że przejdę się tutaj dalej. Obserwacja. Widzisz nad sobą krążącą po niebie małą jaskółkę. Słyszysz jej szczebiot. Okej.
Co to w ogóle za pierdzielnik tutaj jest? Jakieś beczki? Przeżarte rdzą litery układają się w słowo mazut. Okej. O, wejdźcie. Uczucie. Powinieneś tu wrócić, kiedy spadnie śnieg. Dziwne uczucie, które szybko przemija. Jakieś koło. Trzcina przyozdobiona jest tylną oponą powozu motorowego. Spokojnie, to nie twoja. Nie rozbiłeś wszystkich powozów w Rewaholu. W nawiasie, miejmy nadzieję. Dobra, jakaś skrzynka ukryta. Hajsik. No tutaj. Sporniki są w drzazgach. Ten most nie zawalił się sam. Zniszczyła go artyleria. Okej, czyli jakby pozostałości po jakiejś bitwie. Zobaczcie, tam niby jest coś do podniesienia, ale nie da się wejść tędy. Okej. Nie wiem czemu tak. Może trzeba most naprawić czy coś? Wow. Czy to kryptozoolog? Kryptozoolog, przepraszam. O, patrzcie, jakaś pudełeczko ukryte. Nie przede mną. Mam tyle percepcji, że się tutaj nic nie ukryje. A tu? Dziś w szopie nie ma łodzi. Coś jest w chacie? Magnes i jakieś okulary. Za duże okulary super gwiazdy. Savoir faire plus 1. Matematyka wzrokowa minus 1. Przymierzmy. O tak, jakie wielkie. Za duże okulary supergwiazdy. Twój własny blask przyćmiewa ci wzrok. Onieśmiela cię twoje własne, fantastyczne odbicie w lustrze. Te klasyczne, za duże okulary przeciwsłoneczne będą dla ciebie idealne. Dobra, na razie nie chcę. Które to były takie fajne? O, te na wewnętrzne imperium. I kapelutek. O! Ta część wybrzeża pozostaje porzucona od dziesięcioleci. Kurde, ale duży obszar. Znowu hajs. Szopa na łodzi jest bardzo prowizoryczna. Mocniejszy powiew może ją przewrócić. Tutaj. Z zadaszenia pokrytej rdzą ławki schodzi płatami niesamowicie stara farba. O, mogę wejść w interakcję z tym. Zobaczmy. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Mhm. Patrz, Kim, znowu dziury po kulach. Ewidentnie coś się tutaj wydarzyło. Correct. The density of the bullet holes is unusual. Even in a general, average bullet hole frequency in Martinez sense. Grim affairs. Mm-hmm. Meaning, this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. Something you don't see these days. Czemu? The manufacturing and sale of automatic rifles was curtailed after the revolution. The destructive power of such tools proved to be too much. We do need to retain some humanity in this world. Kurde. Mam rzut na matematykę wzrokową. Aż 3 plusy. Plus 1 ślady po kulach na placu, plus 1 ślady po kulach na podwórzu i plus 1, że wiem o rewolucji. No ale ja mam jakieś przedmioty na matematykę wzrokową. Tak, okularki. To raz. Zobaczmy, coś tutaj na pewno jeszcze jest. O, marynarka oficerska moru. Okej. Zobaczmy, czy coś jeszcze? Mogę jeszcze fajeczki sobie zapalić. Ile jest teraz? 42%. No to już nawet możliwe do wykonania. A jeszcze szluka. Palę.
No. Ojej, oj. Muszę sobie kupić coś na leczenie. Już mam dość mało. No dobra, spróbujemy do skutku. Spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. 58% szans. Skąd tyle śladów po kulach? A row of ghostly shades stand facing the wall. Wow. There are many of them. A dozen at least. The heads lowered and eyes blindfolded. It's quiet. No sound. No movement. O, w mordę. To było rozstrzelanie. 10 meters away, other shades are lined up in an orderly manner. Automatic rifles primed. A gust of wind blows by. The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A single person stands on the side. O, w mordę. A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Not a trace remains. Co to jest? The abundance of bullet holes leads to two options. Either an inordinate amount of executions were performed here, or they did not use a conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. Nie słyszałem o takiej metodzie. Metoda czystości sumień, w której tylko jeden żołnierz ma załadowaną ostrą amunicję, broń. Aha, że resztę straszą w ten sposób, aby ich skłonić do jakiegoś mówienia czy coś. Dobra, spójrz na ludzi pod ścianą. A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for executions in some nations, as demonstrated by the height level of the bullet holes. They stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Ordinary people, familiar, each and every one of them. Kim oni byli? Collateral damage on the path toward normalcy and progress. Such is your belief, officer. Maybe you should change it. They were praying, screaming. Kurwa, straszne. Spójrz na szereg żołnierzy. Seven men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side, but from which one? Spójrz na stojącą z boku osobę. The commandant, the one who gives the order. Machine gun fire crackling through the air. The lights of the muzzle flashes dancing on his face. Kim, kto kogo zabijał w tej egzekucji? I don't know. I don't know who died here. Landed beside that horrible wall. It could have been any of the parties involved in the revolution. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives killed by the communists at the start of the civil war. Or it could have been the communists put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. No właśnie. It could even have been the employees of the failed R&D center down the coast, as their building was taken over by the revolutionaries. Or maybe. Wspomniałeś o siłach koalicji. Może to oni stali pod ścianą. Yeah. It's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was a commandant. The superior giving the orders. Do widzenia, odejdź. A cold sea wind blows away the figures. Kurde, to było straszne. Masakra. Ja w pierwszej chwili pomyślałem, że to rewolucjonistów rozstrzeliwują, no ale mogło być też na odwrót. Co tu mamy? Na tabliczce widnieje napis Entre interdite. A tu? Stara budka biletera, od dawna nieużywana. Ludzie płacili pieniądze, żeby tu zaparkować. Dziś nikt nie dałby złamanego reala. Dobra, skończę tylko obszukiwać ten obszar i lecę sobie do balkonowego palacza, bo jest... Jest 21. Jakieś uczucie. D
Deski skrzypią niebezpiecznie, kiedy biegniesz. Zachowaj ostrożność. Dobra, to może nie będę biegać, tylko będę chodzić. Dobra, hajsy. Opakowania. Kolejne opakowania. Zobaczcie, jestem teraz na górze. To, co się zastanawiałem wcześniej. Jak tu dotrzeć? Co to mamy? Pipo? Pipo fal? Co to kurwa jest pipo? Logika plus 2, percepcja minus 1. To jest rodzaj ubrania? Nigdy nie słyszałem. Niewielka druciana ramka w tej futurystycznie wyglądającej czapce typu pipo od fal nadaje jej aerodynamiczny kształt narciarskiego hełmu, nie zapewniając przy tym żadnej ochrony. Osłania uszy i brwi noszącego w celu zmniejszenia oporów powietrza. Boże, jak ja będę w tym wyglądać? Jak idiota, tak myślałem. To jest kurwa jak taka czapka na rower. Ale ma fajne statystyki, powiem wam. Logika plus 2. Percepcja minus 1. To trudno, mam sporo tej percepcji. Ciekawe. O, mały porządeczek tutaj zrobię. Okej, tu są jeszcze jakieś drzwi. Drzwi są nie tylko zablokowane, ale też niedostępne. No dobra. Okej, w takim razie lecimy sobie do balkonowego palacza. I zobaczymy, co nam powie na temat sprawy. W porządku, znajdujemy się przy mieszkaniu balkonowego palacza. Od razu po wyjściu na balkon pojawiły mi się, no co, nie myśli, jedno to uczucie. Brązowawy blask zanieczyszczenia świetnego znaczy niebo na wschodzie. Drugie spostrzeżenie. W oddali słyszysz ruch uliczny nad miastem. Zapada noc. No dobra. Jest i balkonowy palacz, zobaczcie, czeka sobie. I wszystko, co musi zostać powiedziane, musi zostać usłyszane. Prawda. Jean Damarie, you found me. Młody mężczyzna z balkonu uśmiecha się do ciebie szeroko, po czym zaciąga się papierosowym dymem. His slender figure is backlit by city lights. Its distant streets and motorways flashing like diamonds. It feels like a Friday. He seems to be in a good mood tonight. Okej. Okay. Może jak jest w dobrym nastroju, to powie coś ciekawego. And his shirt is still unbuttoned. Zrozumieliśmy twoją podpowiedź. Znaleźliśmy klucz pod kamieniem. Beautiful. Odpowiada uśmiechając się. Gdy na ciebie patrzy, w jego oczach pojawia się jakiś błysk. So tell me, are you here to make things right again? Szczerze mówiąc, staram się po prostu niczego nie spieprzyć. Beautiful. Powtarza. Światło pobliskiej lampy ulicznej rzuca cienie na jego podbródek, uwydatniając smukłe kości policzkowe. I have some good news for you. My Sunday friend is visiting me tonight. I told him about you and he'd like to say hello. Step in. He's already waiting. Oznajmia, wskazując skinieniem głowy drzwi mieszkania numer 28. Swoją drogą bardzo podoba mi się ten widok. Wskaż miejską panoramę. Mhm. That's why I chose this place. Martinez is special, isn't it? Spogląda w dal, a rozszerzona końcówka jego papierosa świeci w ciemności. Wait. Suddenly you are digging things? Szepcze do ciebie porucznik, kręcąc głową. Co, nie może mi się coś podobać? Czy dzisiaj jest piątek? Czuję się, jakby był piątek. Yeah, it does feel like the end of the week. Such gentle weather. Czemu miałbym chcieć spotkać twojego przyjaciela? Trust me, you do. Ciekawe dlaczego. Dobrze, porozmawiam z nim, ale najpierw chcę porozmawiać z tobą. Mam masę pytań. That's nice, but I don't have anything to tell you. It's my friend you're looking for, not me. He takes another drag of his unfiltered cigarette and looks around. It's getting dark and the neighboring windows have lit up. One by one. Downstairs, a cat crosses the yard, disappearing into the bush. Besides, I've got to run.
Something tells you you're never going to talk to an individual this cool or mysterious ever again. Dokąd? To the city. Odpowiada, it's a beautiful night. Odpowiada wskazując niedbale ręką w kierunku autostrady. A man on high heels stumbles out of a basement club. Music blasting over the entire district. It's chilly, and as the chemicals hit his nervous system, a thousand shivers ripple through his body. Tylko jeśli obiecasz, że jeszcze porozmawiamy, to ważne. Something flutters in the corner of the lieutenant's mouth as you're saying those words. We'll talk. Just not tonight. Take care, alright? No i sobie po prostu polas. Myślałem, że jednak dłużej z nim pogadam. Nowe zadanko. Przesłuchaj niedzielnego przyjaciela. And he's gone again. Looks like it's becoming a theme for him. Jest pod pewnymi względami tak inny, że aż ciężko to nazwać. Different, of course. No, on jest prawdopodobnie gejem, no ale... Dobra. Widzę, że Harry się grubo zastanawia. Jego koszula. Czemu zawsze jest rozpięta? His shirt. Odpowiada porucznik i mruży oczy, próbując powstrzymać śmiech. Jego koszula. His shirt. Tak? He's trying to dive deep into the mysteries of his shirt. His shirt. No, I don't know why his shirt is always unbuttoned. Jego usta drżą, jakby próbował się przed czymś powstrzymać. He's barely holding it together. It's all he can do to keep from bursting out in laughter. Come on, detective, let's go. We've got a potential witness to interview. His Sunday friend, remember? Pyta, wskazując skinieniem głowy znajdujące się przed tobą drzwi mieszkania. Okej. Dobrze, moi drodzy, z tym niedzielnym przyjacielem porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia, no to też i subskrypcję. Bardzo by mi to pomogło i byłbym wdzięczny. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!